Dziękujemy, Kali. Mam nadzieję, że bajki Czarnoksiężnik z Krainy Oz nikomu nie trzeba przedstawiać. Jeśli ktoś jeszcze nie widział tej bajki, to po festiwalu do internetu w wiadomej sprawie. Piosenka gdzieś tam za tęczą, którą za chwilę Państwo usłyszycie, pochodzi właśnie z musicalu Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Piękne słowa, piękna muzyka, Aleksandra Płóciennik. Gdy w głowę świat czarny jak atrament i wichury zamęt grzmotów hut, niebo ścieżkę otwiera nam. Gdy w głowę trwa chmur i chmurek pogoń, tęcza jest tą drogą wszystkich dróg, która łączy domek ten z jakimś punktem nieba hen, za ulewy ścianą. Gwiazdkę swą, by ocknął cię, gdzie chmury są pode mną, gdzie żyje się jak w pięknym śnie i gdzie szczęśliwą znajdzie mnie, kto chce. Potrafi, a ja nie, bo frunąć tam. Kochani, śpiewała dla Państwa Oleńka, a ponownie na scenie naszych pojawia się mężczyzna. Tym przyjemniej mi jest go zapowiedzieć, gdyż jest naszym gościem z zagranicy, który przyjechał aż z Litwy. Przed Państwem Cornelius Bruzas, który zaśpiewa piosenkę, która opowiada, kochani, o takim problemie, gdzie jest zawsze ten problem międzyludzki, to znaczy mężczyźni uważają, że się najlepiej dogadują z mężczyznami, a my kobiety twierdzimy, że najlepiej się dogadujemy z kobietami. I Cornelius właśnie chce nas przekonać o tym, że on świetnie się rozumie właśnie ze swoim tatą, czyli mężczyzna z mężczyzną. Proszę bardzo. Galiu pakalbėt apie antenos laidus.
Dziękujemy bardzo. Utwór, który za chwilę usłyszymy, ma nieco zaskakujący tytuł. Matoł. Ja jednak nie będę nic tłumaczył. Proszę jedynie, aby uważnie wsłuchać się w słowa tej piosenki, a wszystko za chwilę powinno stać się jasne. Matoł w wykonaniu uśmiechniętej Agnieszki Brzykac. Agnieszki Brzykcy, tak. Serdecznie Agnieszce, a na scenę zapraszamy Księżyc Wędrowiec. No nie, to oczywiście jest tytuł piosenki, a nie wykonawca. Śpiewać będzie dla Państwa Katarzyna Posikata. Kasiu, stań i zaśpiewaj. Gdy księżyc wędruje nocą, otulony jest kapotą. Na anteny chce się wspinać i zagląda do komina. Księżyc zerka ciekawie, maluje. Okay.
wypatruje gwiazd na ziemi, szepcze bajki małym ptaszkom, kiedy w nocy nie chcą zasnąć. Księżyc zerka ciekawie, maluje wzory na trawie, nakrywa się obłokiem, mruga srebrzystym okiem. Księżyc zerka ciekawie, maluje wzory na trawie, nakrywa się obłokiem, mruga srebrzystym okiem. Ciekawie maluje wzory na trawie, nakrywa się obłokiem, mruga srebrzystym okiem. Księżyc zerka ciekawie, maluje wzory na trawie, nakrywa się obłokiem, mruga srebrzystym okiem. Piękne to było wykonanie. My jednak przechodzimy do starszej, choć nie najstarszej grupy. Chodzi o tych uczestników, którzy są w wieku od 13 do 16 lat. Wszyscy znamy zespół BAIM, ale nie wszyscy zapewne wiedzą, że zespół stał się sławny po występie na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1978 roku, gdzie zajął drugie miejsce. W koncercie debiuty z piosenką, którą za chwilę usłyszymy, Do lata. Jeszcze ciekawostka, nazwa zespołu BAIM pochodzi od pierwszych liter imion jego założycieli Beaty Kozidrak, Andrzeja Pietrasa, Jarosława Kozidraka i Mirka Winiarskiego. Zaśpiewa teraz Karolina Hozer, przybliżając nas do lata. Majem łzy i czekać mam na lepsze dni. Znów przyjdzie mi nosić przy krótkie sny, więc do lata, do lata, do lata piechotą będę szła. Coś na imieniny, ja to wiem i czuję, że znów przyjdzie mi nosić przy krótkie sny. Więc do lata, do lata, do lata piechotą będę szła. Yeah.
Dziękujemy bardzo Karolince. Wszyscy znamy piosenkę Masz w sobie wiarę, którą zresztą kojarzymy z filmem High School Musical, a wykona ją Kamila Cebula. Zachęćmy ją brawami. Się zdaje, że już nie wyjdzie nic. Ona daje siłę, by się wzbić. Nic nie jest niemożliwe, choć są dni, gdy trudno uwierzyć w to i łatwiej lęk ukrywać, niż pokonać go. Jednak mówisz w sobie walcz. My także dziękujemy Kamili. Jeśli ktoś liczył, to wie, że teraz wystąpi trzeci chłopiec biorący udział w tym roku w naszym festiwalu. Mowa o Sebastianie Smak z piosenką, którą śpiewając będzie miał niewątpliwie przyjemność, a my, mam nadzieję, będziemy mieć takową słuchając jej. Wszyscy kojarzymy zespół Anava, nie? To może skojarzymy. Marek Grechuta? Teraz jesteśmy w domu. Spośród wielu jego piosenek dziś usłyszymy Nie dokazuj. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważniej. Młoda pani
była ciągle jednak niepoważna. Aż do chwili, kiedy nagle wśród pokazu padły słowa: nie do kazy, miła, nie do kazu, przecież nie jest się bez domu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Nie do kazu, miła, nie do kazu, przecież nie jest się bez domu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Innym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich pewnicach. Czy to były płótna mistrza Jana czy Kantego? Nie pamiętam tego. Były tam obrazy piękne, płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami szkice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą, barwą jednak były. Nie do kazu, miła, nie do kazu, przecież nie się bez domu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest się bez domu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Była także inna chwila, której nie zapomnę. Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne. Przez dziewczynę z końca sali, podobną do róży, której urok, taniec i uroda w moim sercu święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się przedziwny, cudowny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu zaśpiewała, to co tak pamiętam. Nie do kazu, miły, nie do kazu, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miły, nie od razu, nie od razu stopić serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopić serca mego lud. Na na naj, 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 na na naj, 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 na na naj, 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 naj. Dziękujemy. Dziękuję bardzo Sebastianowi. Ja tylko chciałam bardzo podziękować, że publiczność tak wspaniale reaguje w tym roku wyjątkowo i mam nadzieję, że tak będzie do końca naszego festiwalu. Zasłuchałam się, bo była piękna piosenka. Jak to się mówi, idziemy dalej. Bardzo się cieszę, że mogę zapowiedzieć kolejny utwór, tym bardziej, że jest on z repertuaru Edyty Górniak, którą uważam, że za jedną z najlepszych wokalistek w Polsce. Po festiwalu Eurowizji, w którym wzięła udział, niemiecka prasa napisała, że pojawiła się nowa artystka z Polski o wyglądzie i głosie anioła. Natomiast dziennikarz BBC publicznie ogłosił, iż poznaliśmy najpiękniejszy młody głos Europy, Edytę Górniak z Polski. Wierzę, że kiedyś będą pisać i mówić tak o Joasi. Kostka, Joasiu, zaśpiewaj dla nas Niebo to my. Brawa. Może widziałeś ją, gdy płakała resztką łez. Chciała być inna, lecz uznali to za grzech. Jej biały plecak jak żagiel pod wiatr, jakby chciał uciec chym w dal. Odwrócili się od niej, winna jest, wyrok brzmiał. Może
szyi niby głaz. Stracił przyjaciół jak traf.